Okej. Pokażemy sprzęt. Jest ponton. Wyżej jest plecak i kask rowerowy. A z tyłu mamy rower i spróbujemy dzisiaj zrobić bike rafting, czyli spływać pontonem na rowerze. Okej, jesteśmy w Sulejowie. Rowerek jest spakowany, ale zaraz go wyjmujemy. Tutaj mamy ponton. Tam za tym wałem jest pilica, ale my pojedziemy trochę w górę tej pilicy i tam rowerem oczywiście pojedziemy, a potem przesiędziemy się w pontonik. Pierwsze usprawnienia transportowe poczyniłem już po 2 kilometrach trasy. Mianowicie ponton, który wcześniej był zawinięty razem z tymi rurkami od wioseł, był zamocowany w poprzek roweru. Teraz to zmieniłem. Rurki wioseł zamontowałem wzdłuż ramy. Natomiast ponton złożyłem w trochę bardziej kompaktowy sposób. To znaczy teraz jest to krótszy walec, ale o większej średnicy podstawy. Natomiast i nie wystaje tak aż na tył roweru, dlatego zamontowałem go wzdłuż, nie? I zamocowałem go na pas, który jest do tego pakrafta dołączony. Natomiast te bungee rope'y założyłem tutaj nie dlatego, że były potrzebne, że to by pewnie spadło, tylko dlatego, żeby po prostu nie wozić ich w plecaku, bo mam ich zapas, nie chciałem ich wozić na plecach. Swoją drogą muszę mieć trochę mniejszy plecak, bo ten jest jednak za duży na takie wyprawy, nawet zimą. Wcześniej też kapok był na bagażniku z tyłu, natomiast teraz przełożyłem go na kierownicę, zamocowałem go bungee rope'ami i niestety on jest tutaj najsłabszym ogniwem, a w zasadzie najmniej poręcznym ogniwem. Jedzie sobie na lemontce, ale będę chyba musiał się uzbroić w kapok dmuchany. No i tak to wygląda w tej chwili. Jedziemy sobie w górę pilicy. Oj, jednak brak formy po zimie daje o sobie znać. Jestem właśnie w Sulejowskim Parku Krajobrazowym. Polecam. Nad rzeką Czarna. Prawdopodobnie, jeżeli dobrze pamiętam z mapy. Jechałem sobie przez lasek. Bardzo ładne rejony. Pokażę może tę rzekę. I miałem nawet ochotę, żeby tutaj zacząć spływ. Ale pojedziemy jeszcze dalej i spłyniemy sobie dopiero pilicą. Chociaż naprawdę jest tutaj no przepięknie. Może jeszcze pokażę, jak to widać, ten mój kokpit właśnie z mojej pozycji. Troszeczkę zabiera ten kapok miejsca. Ale poza tym jest spoko. Miałem jechać z Sulejowa do miejscowości Szarbsko tylko po asfalcie, ale skusił mnie odbijający w prawą stronę od tego asfaltu niebieski szlak i zjechałem sobie na taką fajną malowniczą dróżkę. Płynie sobie tutaj jakiś ciek wodny, nawet całkiem wartko. Ciek, który był zaznaczony na mapie, co prawda, ale nie ma żadnej nazwy. Tutaj jest pod przejazdem skanalizowany. W tamtą stronę, gdzie on płynie, jest pilica. No a my sobie na razie pojedziemy w poprzek jego, wzdłuż pilicy, żeby do Szarbska dojechać być może tym niebieskim szlakiem. Okej, dobra. Kręcimy. Czy sobie poprawię fryzurkę? Dotarłem prawie do Szarbska tym niebieskim szlakiem. Jestem tu nad pilicą. Widać ją tam kawałek ode mnie. Natomiast tutaj wcześniej są takie tereny podmokłe. Jest tu normalnie woda, więc nie przejdę tam z pontonem, żeby go spławić. Będę musiał jechać kawałek jeszcze dalej, w górę rzeki, tutaj, o, tak jak widać, wzdłuż rzeczki sobie. No i może znajdę jakieś miejsce w końcu. Tutaj mamy swój rowerek zaparkowany. Może znajdę jakieś miejsce na sprawienie go i spłynięcie.
Tutaj mamy kawałek trochę lepszej rzeki. Udało mi się dojść nawet do samego brzegu. Widać nurt, ale jest dosyć stromo. Tu może udałoby się ponton wypuścić, ale spróbujemy jeszcze kawałek w górę rzeki. Tam to wygląda dosyć obiecująco. Dobra, dotarłem do miejsca, z którego będę wypływał pontonem. Tutaj zaczęło troszeczkę wiać niestety. Jest dosłownie 200 metrów dalej od tego miejsca, gdzie byłem ostatnio. Widać je tam, za mną. Gdzieś tam, na tym, to jest cały czas to kolanko. Tutaj sobie rzeka bardzo fajnie meandruje, więc postaram się przepakować się na ponton tu i z tego spokojnie wyłącznie wypłynąć sobie tam na rzekę dalej. O, mam nadzieję, że to widać. Okej, w międzyczasie trochę zmarzłem, dlatego postanowiłem się przebrać i to był dobry wybór, że zabrałem ze sobą drugą bluzę termoaktywną, ponieważ ta po rowerze była trochę wilgotna, teraz założyłem taką typową zimową i jestem tylko w tej jednej warstwie i jest mi naprawdę ciepło. To jest zimowa bluza termoaktywna, taka heavy duty dla tych, którym jest szybko zimno. Mi nie jest szybko zimno, dlatego jest mniej ciepło. Tak wygląda moje obozowisko w tej chwili. Właściwie nie obozowisko, bo nie mam tutaj noclegu, ale tak wygląda ten mój baruk, przy którym robiłem sobie śniadanie. A zaraz po tym spróbowałem jakoś zapakować mój rower na ponton. No i tak mi to wyszło. To jest dziób pontonu i widać, że rower go trochę obciążył, ponieważ jest dosyć ciężki, chyba waży ponad 15 kg. A rufa tego packrafta uniosła się do góry. Mam jeszcze do tego do dopakowania mój bagaż, czyli plecak, ale mam nadzieję, że jak ja usiądę z tyłu, to wszystko zostanie tam z przodu podniesione do góry. No i że nie utoniemy na tej rzece. Dobra, w tej chwili jestem zapakowany razem z rowerem na ponton. Udało mi się to jakoś zrobić, natomiast widać, że mam przed sobą wielką wieżę i prawie nic nie widzę, więc chyba zdejmę ten plecak z tego roweru i postawię go sobie między nogami. Będzie to wymagało mojej gimnastyki, ale może się uda. Dobra, to może uda mi się coś nakręcić w takim razie, bo się trochę oswoiłem z tą rzeką i z tym całym ładunkiem, który mam na sobie. Postaram się to może jakoś tak nakręcić, żeby było widać trochę więcej. Jeszcze teraz kręcę znad swojej głowy, co jest trochę niebezpieczne. Płynę sobie właśnie pilicą z prądem z kierunku Sulejowa. Mam ze sobą swój rower górski, mam ze sobą plecak. No i siebie. Z tyłu za mną już nic nie ma, chociaż są jeszcze miejsca montażowe na tym pontonie, to no to udało mi się zabrać wszystko tutaj przed sobą. Jeszcze tutaj mam wodę mineralną w nogach. No i tak sobie płynę przez Sulejowski Park Krajobrazowy. Polecam każdemu. Borys Cywiński. I cyk, trochę nakręcimy taki ładniejszy krajobraz, bo mamy z prawej strony takie zbocze. Las jest wyżej, wygląda to całkiem fajnie. Niestety nie za wygodnie mi się teraz wiosłuje. Zmienię może rękę, żeby mi wpłynął te przeszkody. Zwłaszcza, że ten rower jest dosyć, no dosyć łatwo nim zaczepić. Tak to sobie teraz wygląda. Okej, spróbujmy jeszcze kawałek złapać tak na luzie. Oho, płynę znowu na jakiś korzeń. Bardzo duże ślady działalności bobrów mamy. Na szczęście rzeka nie jest całkowicie zablokowana, chociaż jedna z takich odnóg, którą dało się popłynąć, taka, która kiedyś będzie starorzeczem, taka jakby zewnętrzna na zakręcie, była całkowicie zawalona, więc musiałem w pewnej chwili obrać inną, żeby nie płynąć potem pod prąd. Jeszcze może się obrócę troszkę, pokażemy tył.
jest totalna cisza. Znowu kręcę pionowo. No cóż, trudno, zapomniałem. Stamtąd płynie Bilica. I tam za mniej więcej godzinę spływu kajakiem jest Sulejów. Ja pontonem płynę trochę wolniej, więc to może być około 1,5 godziny. Niemniej postanowiłem sobie w takim fajnym, przygodnym miejscu się zatrzymać i wejść tutaj sobie trochę głębiej, osłonić się trochę od wiatru i zrobić sobie obiad na gazie. Spróbujemy. Zostawimy ten ponton na wodzie z tym rowerem, co nie powinno być. Mamy przymocowane wiosło, mamy go też zacumowanego na pasie, więc chyba nie odpłynie. Gotujemy wodę. O, na obiadek. Niestety wody mam mało, więc użyłem do zrobienia obiadu filtra do wody. Natomiast woda, która mi została, do tej użyję może do zrobienia kawy, albo będę ją pił tak po prostu. Chociaż z doświadczenia wiem, że lepiej smakuje kawa w czystej wodzie niż przefiltrowanej, bardziej niż woda sama w sobie. Znaczy, wolę pić wodę z rzeki niż kawę zrobioną z wody z rzeki. No, i tak to wygląda. Tam jest rzeka i tam jest też mój ponton, pewnie jeszcze jest. A na obiad, o tym miałem powiedzieć na początku, szef kuchni przygotował carbonarę liofilizowaną. Ok, to jeszcze jeden filmik z wody, bo zaraz będę kończył ten spływ. Już jest godzina 16, a że jest połowa lutego, no to o, prawie widać. Widać, jak prawie mamy zachód słońca. Tu już jest Sulejów. Widać wieżę kościoła przede mną. I za kilkaset metrów, albo za jakiś kilometr, może z hakiem, będzie most na drodze krajowej, która łączy Piotrków z Kielcami, czy ze Skarżysko-Kamienną, czy z Końskimi, coś takiego. Trasa numer 74 bodajże i 12 jednocześnie. No, więc ja już chowam telefon, bo tutaj zaczęły się krzaczki jeszcze i będę za niedługo dobijał do brzegu i wysiadał. Sulejów, kościółek w Sulejowie, zachód słońca, pakraft i rower w częściach. Tak trzeba żyć. O, tam jest most na 12. Tak spakowany jest z powrotem kolega. Tutaj przy dużych plecach jeszcze na plecy. Ponton jest na bagażniku na rurze podsiodłowej, a narzędzia są tutaj. A, no i oczywiście trzonki od wioseł.